ti, porque al fin entendí que si no ya te perdí. Dobra, to co mam zrobić? Cześć, nie wiesz co? Wszystko jest już ogarnięte. Co jest? Zapomniałaś czegoś? Nie, tylko przyniosłam ze sobą słuchawki i nie mam pojęcia, gdzie je zostawiłam. Poszukam ich, znajdę. Nie, przejmuj się, ja sama. Nie, poradzę sobie, nie przejmuj się. Dobra. Cześć wam. Cześć, Michel. Dziewczyny, Luna, widziałyście minę Matteo, gdy zobaczył Michela? No. Nie wierzę. Był taki spięty. Tak. Jakoś nie mogę uwierzyć, żeby Matteo był zazdrosny o niego. A niby czemu? Słuchajcie, na razie Matteo ma się skupić tylko i wyłącznie na swoim teledysku. Dobra, to może w takim razie powiedz Michelowi, żeby lepiej stąd poszedł. Jak miałabym to zrobić? Przyszedł tutaj po to, żeby nam wszystkim pomóc. Pomóc nam wszystkim? Przyszedł pomóc tobie, bo mu się podobasz. Luna, kiedy w końcu przyznasz, że też ci się podoba? Michel! Luna, znalazłem słuchawki. Dzięki, słuchaj, gadałyśmy akurat o... O tym, że ten teledysk będzie genialny. Tak, właśnie tak. Pewnie, że tak. Spoko. Luna, lecę do domu. Zapomniałem o czymś, ale niedługo wrócę i obiecuję, że pomogę wam wszystkim przy... Jasne. Przy sprzątaniu, okej? Dobra, wielkie dzięki. Tak. Pa, na razie. Dawaj, bo nie odpowiedziałaś na pytanie. Dziewczyny, według was to dobry moment, żeby o tym gadać? Oj, ale Luna, ty się zawsze tak wykręcasz. Ale mówię serio. Dobra, czekajcie, tym razem Luna ma trochę racji. Na razie skupmy się na nagraniu. Okej, nie ma sprawy, ale nie myśl sobie, że tak łatwo się wykręcisz, bo w końcu przyjdzie chwila, że będziesz musiała nam odpowiedzieć. Wiecie, co zrobię? Pospieszę Matteo, pa. Mówię wam, podoba mu się. No i to jak? Widziałyście, że aż palił się do tego, żeby jej pomóc, co nie? Ładnie tak. Dziewczyny, zakochał się jak nic. Wow! Może być? Nie żartuj, jest po prostu genialnie. Delfi jak dla mnie bomba. Nie, co wy, chwila. Brakuje jeszcze kilku poprawek. Ojciec. Nie, przesadasz. Zostaw już tak, bo jest naprawdę wspaniały. Okay, ale się cieszę, że jesteście zadowoleni. Ale nie. Dzisiaj w domu przysiądę nad tym i dokończę wszystko, czego brakuje i jutro Świetnie. Będziemy gotowi na wielką światową premierę. Dobra, ale pamiętaj, że musisz się też Jasne, wyspać, to lepiej okay? lecę. Delfi, na serio, jestem wdzięczna za całe twoje wsparcie. Naprawdę dziękuję. Dzięki za zaufanie. Dzisiaj to wszystko skończę. Dobra, Super. Pójdę cię odprowadzić. Nie trzeba, dzięki. To Jasne. Do jutra. Pa. Dzięki, Delfi, na serio. Uważaj na siebie. Pa. Wiesz, co ci powiem, Luna? Dajesz. Czasami myślę, że to wszystko to tylko jakiś sen. No bo to jest po prostu zbyt piękne, żeby było prawdziwe. A myślisz, że to tylko sen? Dobra, to chcę ci coś powiedzieć, okej? Tak. Hej! Czemu to zrobiłaś? Teraz widzisz, że to nie jest sen? To się dzieje naprawdę! To dokładnie, dlatego poczułem. Musisz się cieszyć tą chwilą. Bolało. Sorry. Hej, posłuchaj. Ja wiem, że było ci naprawdę trudno po tym, co się stało, ale bardzo się cieszę, że nareszcie wszystko zaczyna się układać. To prawda, no bo zaśpiewałem i nie zapomniałem tekstu, nie zapomniałem melodii. No i Juliana wróciła do Jam and Roller. I co jeszcze? Mam super teledysk. A więc? Chciałbym... Ej... Brak mi jeszcze jednej rzeczy, żeby było idealnie. A czego ci tak brakuje? Nie, niczego, nie. Tak w sumie to chyba mam wszystko. Tak. I jak tam? Teledysk jest w końcu gotowy? Tak, mamo. Mówię ci, Delfi naprawdę dała przy nim czadu, co nie? Tak, ale to nie jest tylko zasługa Delfi. Tak samo pani córki, bo bez niej niczego bym nie zrobił. O, jak Fajnie. Miło. Pójdę odpocząć, okej? Okay? Widzimy Jasne. Się rano. Dobrze. Pa. Dobranoc. Do jutra. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc.